Witam Was w trzecim dniu pobytu na Malediwach. Dzisiaj mieliśmy taki typowo chilloutowy dzień. W zasadzie on jeszcze trwa, zaraz Wam pokażę. On jeszcze trwa. Słuchajcie, u nas jest godzina 16, więc my za 2,5 godziny idziemy na kolacyjkę dzisiaj do jakiejś restauracji pod tytułem Grillowa. Wczoraj mieliśmy rocznicę, 23 lata wspólnego partnerstwa. I byliśmy w japońskiej restauracji, przepyszne jedzenie, jadłam przepysznego grillowanego homara. Drugi raz w życiu. Pierwszego homara, on był grillowany wcześniej, ale podawany był w ogóle na kostkach lodu i był bardzo zimny i nie był dobry, bo bardzo pachniał wodą, rybą. Ja jak coś bardzo intensywnie pachnie rybą, to nie lubię. A ten akurat był świetnie wygrillowany i pocięty kawałki. Oni już jakby go wyjęli ze środka, to mięsko przyprawili i go powkładali tam, więc w ogóle jedzenie było bardzo, bardzo proste. I to była poezja. To była poezja smaków i kiedyś jeszcze na pewno spróbuję. Natomiast dzisiejszy dzień właśnie mamy taki chilloutowy, bo 2 dni były takie w sumie trochę zwiedzania wyspy, bo to jest jedna z pierwszych wysp, na której jesteśmy. I na tej wyspie mamy wszystko all inclusive, ale naprawdę tu się robi kilometry. Właśnie dzisiaj znalazłam w końcu ładowarkę do telefonu, więc będę zakładała i będę widziała, ile kroków dziennie się robi, żeby się przemieścić z pokoju wodnego, czyli na wodzie tego domku, do śniadaniówki, a potem z powrotem do pokoiku, z pokoiku z powrotem do danej restauracji, bo tych restauracji jest bardzo dużo, więc jakby codziennie sobie wybieramy inną restaurację. Mamy też taki bar z basenem wielkim, z leżakami, gdzie tam zazwyczaj chodzimy wieczorem, bo tam to jest takie miejsce, gdzie spotykają się chyba wszyscy turyści i po prostu oni sobie tam, oni, no my tak naprawdę sobie tam czy pijemy, czy oglądamy różne pokazy, animacje, jest dyskoteka, także jest wesoło dosyć. Właśnie zrobiłam sobie pierwszy raz kawkę z ekspresu. Całkiem zacna. Słuchajcie, dzisiaj jest strasznie gorąco, ale to strasznie gorąco. Lekko podmuchuje wiaterek. Tak naprawdę lepiej się przemieszczać na bosaka wodą, plażą do restauracji, bo tam zawsze coś dmuchnie fajnego, bo jak się idzie tam wśród ich tych wszystkich dżunglowych dróżek, to tam wszystko stoi, tam jest po prostu patelnia. Także w słońcu, ja nie wiem ile jest, 50 stopni to na pewno. Mamy zjeżdżalnię super, z pokoiku i dzisiaj pierwszy raz odważyłam się zjechać 2 razy, ale woda jest tak słona, że inhalację masz za darmo, także płukanie gardła i nosa jest za darmo, tudzież od razu są wymioty, jak tylko wyrzucicie woda, bo jest to po prostu okropne, okropne zasolenie. No i nie ukrywam, że jest duży strach, bo jak się wskoczy z tej zjeżdżalni do wody, to pierwsza myśl to jest, o kurczę, żeby rekin jakiś nie przypłynął, bo woda jest tak błękitna. I czasami, jak wieczorami, najczęściej powiedzmy a la sztorm, no, troszeczkę bardziej wieje, no i te fale są faktycznie, to morze jest zburzone, więc ten piasek się bardzo, bardzo się miesza z tą wodą i białego rekina raczej trudno zobaczyć tak naprawdę, więc no wiadomo, one nie zjadają ludzi, są ponoć bardzo grzeczne, miłe i uprzejme, ale my mamy w głowie jednak to, że no, że rekin, to jest po prostu rekin, no mały rekinek, no ale mimo wszystko nie ma tutaj ludzi, którzy pływają w morzu, w oceanie w zasadzie. Gdzieś tam przy brzegu sobie rano zazwyczaj jakieś dzieciaki pląsają się, albo tam chwilę sobie coś ktoś ponurkuje, ale tak naprawdę wszyscy spędzają czas albo u siebie na tarasach, albo gdzieś na plaży, albo pod palmami, albo właśnie tam, gdzie są strefy przeznaczone z basenami. Także faktycznie no nie ma tak ludzi sobie, którzy pływają. Myślę, że w głowie jednak z tyłu każdy ma, że to są te rekiny, no nie ma co ukrywać i nawet jeżeli wiesz, że one nie gryzą, to od dziecka jesteśmy nauczeni tego, że one jednak, no że rekin to rekin i trudno potem nawet naszą psychikę tak naprawdę przekonać do tego, więc ja sobie zeszłam właśnie z tarasiku, ubrałam sobie chustę pod kolor wody, pokażę Wam jeszcze. I teraz mam tak zwany chill out, 2 godzinki do wyjścia do restauracji na kolacyjkę. I to już będzie taka godzina, w której naprawdę będzie przyjemnie, bo
po 17, około 18 jest tutaj zachód słońca, zwłaszcza, że jesteśmy na równiku, słońce tutaj zawsze jest w tej samej pozycji, mimo że naokoło mogą być chmury, my nigdy tego prawie nie odczuwamy. Zawsze ono jest w tym samym miejscu bardzo wysoko i daje naprawdę czadu. Także przed nami jeszcze na tej wyspie kolejne 6 dni. Powoli się klimatyzujemy, już mniej więcej wiemy, co gdzie można znaleźć. Jedzenie jest fantastyczne, a najbardziej zakochana jestem w kokosach. Świeże kokosy, które oni tutaj dają, te takie barowe do drinków, nie są tak dobre, bo nie mają tego miąższu. Natomiast zazwyczaj tutaj przy plaży stoją tubylcy, którzy mają te takie swoje ścinane, świeże kokosy i to już jest naprawdę miód w gębie. I do tego potem proszę, żeby mi przepołowili to na pół. Ja sobie łyżeczką wyjadam ten miąższ, także to jest OS, to jest to, co my kupujemy w sklepach w Polsce, w ogóle w Europie, no to nie jest to samo, co tutaj tak naprawdę, więc to jest rewelacja. Więc ja zaczynam teraz wersję chilloutową z klimatyzacją w pokoju, z wiatrakiem w pokoju, pokażę Wam. Wiatraczek na chwilę wyłączyłam, bo było dosyć zimno. I jestem już wykąpana, nakremowana już wszystkimi po opalaniu produktami. Moje produkty to galaretka z firmy Forever, First oczywiście po opalaniu i aloesowo-propolisowy krem. Wszystko, co ma złagodzić ewentualne jakieś skutki uboczne przepalenia ciała, a takie oczywiście się zdarzają, bo dzisiaj jakoś tak dziwnie jedna ręka mi się na przykład tylko opaliła. No i jak wyjdziemy, to wejdą wtedy ludki tutaj i będą sprzątać pokój, dadzą nam nowe ręczniczki, dadzą nam wodę, bo dzisiaj właśnie dużo czasu spędziliśmy u nas, więc jeszcze nie było okazji, żeby ktoś przyszedł, sobie posprzątał. No i co? I będę się z Wami łączyć i będziemy w kontakcie. Na ten moment Was całuję i niedługo pewnie się będę odzywać. Buziaki, ciao!